To już ostatnie chwile przed startem. W sobotę wieczorem z placu Marii Konopnickiej wyruszy ponad 750 zawodników i zawodniczek biorących udział w tak zwanej suwalskiej ćwiartce, czyli ćwierć maratonie rozgrywanym na ulicach naszego miasta. W tym roku uczestnicy biegu pokonają trzykrotnie trasę wiodącą od Parku Konopnickiej ulicą Noniewicza wigierską Kościuszki, przez Rondo przy Tesko i dalej ulicą Narutowicza do Noniewicza. Organizatorzy zapowiadają, że na macie przy placu poetki. Na finiszujących czekać będzie czerwony dywan. To jednak nie jedyny bieg, jaki zostanie rozegrany w tegorocznej edycji Reso Suwałki 10,5. Zaplanowano też 3,5-kilometrowe suwalskie debiuty, międzypokoleniowy marsz Nordic Walking na dwukilometrowej trasie, bajkowy bieg integracyjny i trzy biegi pełne energii dla najmłodszych. Oraz bieg śniadaniowy. Jego uczestnicy ruszą w niedzielę o dziewiątej z placu Marii Konopnickiej, by zafiniszować na wyspie na Zalewie Arkadia, gdzie czekać na nich będzie jajecznica.